Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sznurfa i witam was w demie technologicznym o nazwie BeamNG Drive, które tutaj właśnie widzicie. Demo to wyszło chyba dzisiaj albo wczoraj, w każdym razie w niewielkim przedziale czasowym od kiedy nagrywam to. I jest to demo technologiczne silnika, który będzie właśnie służył prawdopodobnie do wyścigówek i takich gier akcji związanych z pojazdami. Dlaczego, zaraz się przekonacie. Jest to ogółem dzieło chyba przynajmniej części osób, które tworzyły Rigs of Rods. Jest to po prostu ulepszone Rigs of Rods w pewnym stopniu. No i proszę, mamy tutaj sobie pick-upa, mamy tutaj również taki baner jakby z boku, no i możemy się wozić. Pozwólcie, że nieco sobie przyciszę dźwięk na słuchawkach, okej. Demo fizyczne, demo technologiczne właśnie silnika fizycznego, takiego podobnego do Rigs of Rods, właśnie tak wygląda. Jest tutaj właśnie poprawiona grafika, o wiele lepsza niż w Rigs of Rods na przykład. No i możemy się strzaskać. I możemy zobaczyć, jak fajnie to wszystko wygląda, dosyć efekciarsko. Bardzo podobnie jak w Rigs of Rods, aczkolwiek nie ma aż tak druzgocących zmian. I możemy sobie chyba na I, tak, na I restartujemy. Restartujemy do tamtego miejsca, Ctrl plus R chyba restartujemy w danym miejscu, w którym obecnie się znajdujemy. I cóż, mogę wam jeszcze powiedzieć, link do dema technologicznego znajdziecie w opisie. Czy pójdzie wam, czy nie, nie mam pojęcia, ponieważ u mnie to jakoś chodzi na najwyższych detalach i mam 23 FPS-y, ponieważ chciałem wam tutaj pokazać w pełnej okazałości to wszystko. I naprawmy sobie może pojazd, Ctrl plus R. Będziesz działać? Będziesz, ależ oczywiście. Tutaj mamy jakieś pagórki w ogóle. Wybaczcie ogółem mój głos, ale niestety jestem lekko przeziębiony i no to nie mam wpływu. A chciałem mimo wszystko to nagrać. Tam mamy, czy mamy tutaj wodę? To mnie najbardziej ciekawi. Ciekawi mnie, czy jest może fizyka wody. Mam tu na myśli oczywiście zderzenie z powierzchnią wody, że wgniata się maska i reszta. Zaraz się dowiemy, bo... A nie, to jest jednak... Po prostu ajajajaj, ściana. I jak wygląda nasz samochód? Chcę się tylko tego dowiedzieć. Czy on w ogóle odpali? Chyba nie. Dajmy sobie I, żeby nas przywróciło. I możemy sobie... Chyba nie możemy manewrować kamerą, z tego co mi wiadomo. Jeszcze bynajmniej. Możemy za to jeździć sobie na na klawiaturze numerycznej. Co jest w sumie fajnym patentem, jak ktoś nie lubi grać na strzałkach, ale chyba raczej takich osób jest mało. Tutaj... Jak widać, no, wygląda to tylko dosłownie nieco lepiej niż Rigs of Rods. Oczywiście nie mam tutaj za zły twórcom, że ojojoj, praktycznie to samo co w Rigs of Rods, ponieważ na przykład jest grafika poprawiona i ogółem model jest o wiele lepszy, o wiele lepiej sprawują się resory i tak dalej. Zobaczmy sobie taką śrubę. I w sumie, no, bardzo ładnie się to rozbija, bardzo ładnie mogą popękać światła, co jest też całkiem fajnym, fajnym dodatkiem. Zobaczmy sobie ogółem na sterowanie, bodajże tutaj to było. Dajmy sobie hamulec parkingowy, czyli ręczny po prostu. Dajmy sobie tutaj, popatrzmy, Reset Vehicle, Series Cameras, Look, na myszce. No, jakoś myszka nie działa, nie wiem czemu. Zobaczmy, Ctrl plus E, wybór pojazdu. Ojoj, ale ubogo, nie mamy po prostu pojazdów więcej niż ten. Weźmy sobie może tamten pojazd, wybierzmy. Czy on ma jakąś zmianę? Chyba nie. Ctrl plus E, weźmiemy sobie tą pierwszą. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Czy może kółka się chociaż zmienią? Nie, niestety nie, po prostu nie ma zmian i tyle. Tutaj jest stripped, czyli rozebrany, i default, czyli zwykły. Czyli taki, jakim teraz jesteśmy. Zobaczmy sobie w takim razie part selection, fuel tank. Możemy sobie tutaj zmienić silnik, znaczy się zmienić. Możemy go sobie po prostu co najwyżej wymienić. I tutaj mamy właśnie podgląd. Mamy nawet chłodnicę do wyboru, znaczy się możemy ją usunąć i tak dalej. Możemy sobie hamulce pozmieniać. Możemy sobie, nie wiem, możemy sobie na przykład wymontować, empty dać, kabinę. Będziemy mieli samochód bez kabiny, down. No i cóż, jedziemy. Na parkingowych chyba jestem teraz. Nie, nie byłem. I zobaczmy, jak będzie się nasz samochód woził w takim stanie. Zobaczmy, jak będzie wyglądać właśnie rozbicie się tego pojazdu. No fajnie, całkiem fajnie. Można sobie pooglądać, jak to wygląda wszystko i tak dalej.
Niestety nie mam pojęcia, co jest nie tak, ale myszka nie chce po prostu ze mną chyba współpracować albo z grą i nie chce obracać ekranu, więc nie mam pojęcia, co tutaj może być grane. Default, ok. Ops. Trzeba po prostu chyba dodać kabinę body. Cab. Ok, chyba jest. Glass. Możemy sobie po prostu też. Tutaj możemy albo mieć, albo nie mieć. To jest po prostu demo technologiczne. To ma tylko na celu przedstawienie tak w pierwotnej formie gry. A właśnie pełna wersja. To znaczy nie, nie pełna wersja, a premiera alfy. Wersji alfy gry będzie miała miejsce w około. Będziecie mieli to w opisie. Ja dokładnie wam teraz nie powiem i nie chcę was skłamać, ponieważ naprawdę tego nie pamiętam. Ogółem dowiedziałem się o premierze tego dema z Sadistika, ponieważ siedziałem sobie i nagle patrzę temat, że jest już demo technologiczne. A, no to ściągnę. No i ściągnąłem i całkiem fajnie się gra. Ciekawi mnie tylko, ile będzie wynosić cena gry właśnie w dacie premiery, bo zazwyczaj gry właśnie przy premierze drogo kosztują. Ogółem bardzo fajna jest fizyka hamowania. Jak możecie zauważyć, kiedy auto hamuje, szarpie nim na lewo i prawo, odtarcia oczywiście gumą o asfalt. Spróbujemy sobie tutaj wjechać i spróbujemy się rozpędzić i coś osiągnąć, tylko nie wiem co. Jak odpalić silnik? Czy będziesz jechał? Nie, chyba nie. Po prostu sobie weźmiemy go, zresetujemy, albo mi klawiatura przerywa, za to też wybaczcie ewentualnie. Oj, teraz właśnie klawiatura mi przerywa. Aj, niestety. Niestety wadliwa klawiatura. Teraz sobie zrestartujemy i powinno być wszystko ok. O ile klawiatura się znów nie odezwie i nie wtrąci swoich 5 groszy. I ok, rozpędzamy się i zobaczymy, jak będzie tutaj śmigało to na auto nasze. Tutaj ogółem, jak widzicie, jesteśmy teraz w okrągłej rurze i będziemy sobie przejeżdżać po ścianach, albo i nie. Dobra, wbiliśmy się w ściany i fajnie się wgniotło właśnie. Fajnie się wgniótł przód samochodu razem z karoserią i tak dalej. I razem z kółkiem. Tak jak mówiłem, bardzo podobne do Rigs of Rods, tylko że bardzo, no bardzo tutaj jest to ulepszone. Tutaj ogółem to będzie o wiele lepiej wyglądać. Będzie wiele błędów poprawionych i tak dalej. Ale jak to w końcu będzie ostatecznie wyglądać, naprawdę nie mam pojęcia. Zobaczmy sobie może zderzenie z drzewem zaraz, ale to zaraz. Ponieważ tutaj widzę dróżkę. Tutaj jest. Uwaga, uwaga, tam była wyskocznia. Ja chcę skoczyć. Jak widzimy, jest hamowanie, taki bardziej realistyczny kurz spod kół i tak dalej. Podczas hamowania. Ogólnie bardzo fajnie sprawuje się zawieszenie. Zawieszenie jest naprawdę stuprocentowo dobrze zrobione. Bardzo fajnie się realistycznie zachowuje. Nawet podczas skręcania jest tarcie gum o podłoże i fajnie właśnie szamoczy naszym autem. Ale ja już sobie zmienię kamerę w ten sposób. I skaczemy. I uwaga, lecimy prosto na palmę czy na jakieś inne drzewo i lądujemy w krzakach. Grafika jest naprawdę całkiem ładna. Tutaj widzę, że to są chyba fotografie tekstur, tak właściwie. Z przyzwyczajenia chciałem wysiąść z pojazdu, jak w Rigs of Rods. Niestety jesteśmy w krzakach i nie mam jak. Nie mam jak popatrzeć. No, patrzymy i nie mogę po prostu obrócić kamery. To jest wredne i nie mam na to rady. Camera controls. Niby na wsadzie się kieruje kamerą, ale u mnie to wszystko jest jakieś takie dziwne, nieważne. Cóż, jeszcze chwilę się porozbijamy i będę kończył ten materiał, ponieważ nie chcę was tutaj zanudzać, chciałem wam tylko to zaprezentować. Być może będę jedną z pierwszych osób, tak właściwie na YouTube, nawet przed Wonsajem, niejakim właśnie suchym kanałem, który właśnie z Rigs of Rods nagrywał kiedyś bodajże jeden materiał lub kilka, nie jestem pewien. No i cóż, rozpędźmy się i zobaczmy, jak będzie się zachowywało auto na tych wartepach. No, zawieszenie całkiem fajnie chodzi i uwaga, 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 ajajajajaj. I przewrót na bok. No, całkiem realistycznie to wyglądało. Nie wiem, jak tam ma się ciężarówka do tego. No, powiem wam, naprawdę obrażenia są o wiele lepsze niż w Rigs of Rods, ponieważ tutaj fajnie klekocze ten cały tutaj. Ten tutaj opierdzielnik. To jest chyba. Nie wiem, nie wiem jak ta część samochodu się nazywała. Po prostu zapomniałem teraz.
Tam widzę w oddali są dalsze jakieś budowle i tak dalej. Ogółem teren jest całkiem spory, więc cóż, będziemy go sobie próbować zwiedzać. Przy okazji bawiąc się tutaj właśnie fizyką całego silnika. Uwaga, czy ja trafię, czy ja trafię, czy ja trafię, trafiłem. I wzbijamy się w powietrze niczym Adam Małysz i lądujemy telemarkiem, jak nie pamiętam kto. I cóż, nasz samochód nieco ucierpiał, co też zresztą widać i nie jest w najlepszej formie, ale my sobie go naprawimy i sobie pojedziemy nim dalej. Ogółem szkoda, naprawdę szkoda, że jest tylko i wyłącznie ten pick-up. Ja bym się chętnie normalną jakąś osobówką przejechał, żeby tutaj trochę poszaleć. I zobaczmy, tutaj jest... tutaj są jakieś takie wyboje, tereny i tak dalej. Oj, 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 oj. No, niestety kraksa. Zdarza się, zdarza. Zwłaszcza podczas testowania dema technologicznego. Czy teraz będzie dobrze? Teraz chyba będzie dobrze. Pozwólcie, że sobie przełączę jednak na widok z pierwszej osoby, tutaj właśnie z kabiny, ponieważ tak będzie mi lepiej obserwować drogę i przynajmniej nie będą mi krzaki i reszta gówna zasłaniać. Przebijemy się tutaj tędy truszką i musimy uważać, żeby zbyt dużą prędkość nie rozwinąć, żeby nie wbić się właśnie w tutaj boki tego wąwozu takiego małego, tego kanioniku, truszki, nevermind. Wyjeżdżamy. Szkoda, że nie jest taki sypkie podłoże właśnie na drodze. To by było fajne, gdyby takie fajne ślady zostawały i w ogóle. Tutaj jest przeskocznia nad murkiem i my sobie z niej skorzystamy, bo nie wiem, co tam jest po drugiej stronie. Aj. Dobra, nieważne. Nieważne, ja sobie po prostu go zresetuję. Cofnę, cofnę. Łapiesz podłoże? Stary? Aj, zahaczył nieco błotnikiem, ale nic się nie stało takiego. Chociaż naprawdę by się raczej stały gorsze obrażenia, ale mówmy sobie tutaj prosto w twarz, to jest tylko gra. To ma tylko naśladować fizykę, tą, którą mamy naprawdę, a nie odwzorowywać ją w 100%. Tutaj, czemu mi się to tak kibie, nie wiem. Zadrifcimy sobie w bok, to znaczy nie zadrifcimy, a po prostu zajedziemy tak, o. I tutaj mamy liczniki i w ogóle... Na to akurat nie będę zwracał nawet uwagi, ponieważ ja tutaj chcę sobie porozbijać wóz. Tak jest. No i ładne lądowanie. Tutaj oczywiście są cały czas te szlaczki całe zaznaczające nam drogę hamowania, a raczej miejsca tarcia opon i tyle. To się może do czegoś przydawać, ale mi akurat nie. Ja bym najchętniej to wyłączył, tylko nie wiem gdzie. Ponieważ tak jak mówiłem, lupinie mówiłem, w takim razie powiem to najwyżej jeszcze raz. Grę pobrałem dosłownie tuż po chwili, kiedy zobaczyłem tylko, że demo to wyszło. I no i po prostu nie jestem ogarnięty jeszcze w tej grze, w tym demie. I sobie cofniemy, i sobie cofniemy, i sobie tyłek rozbijemy. Nieco tylko, bo nieco, ale jest. I mamy wgnieciony pięknie zderzak. No fajnie się gra, fajnie, nie powiem. Czekam na pełną wersję, znaczy się na przynajmniej alfę. Jak to będzie wyglądać i tak dalej. Nie wiem, czy kupię, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak ja będę stał z funduszami, ale raczej jestem na tak. I uwaga, pum! No takie obrażenie raczej niezbyt znaczące dla samochodu. Po prostu urwaliśmy sobie zderzak, nic poza tym. Zrestartujemy sobie samochód i spróbujemy znów wpaść w poślizg, tym razem uderzyć albo burtą naszej paki, albo samym przodem. Oczywiście nie mówię tutaj o czołówie, ponieważ czołówy akurat są nudne w takich grach, nie wiem czemu, nie są takie efekciarskie. I poza tym częściej się widzi takie właśnie czołówki czy coś w filmach, niż właśnie takie obrażenia w bok czy cokolwiek. Więc sobie weźmiemy tak i pum! Właśnie o takim czymś mówiłem, takie coś miałem na myśli, żeby zrobić. I zobaczymy sobie, jak będzie nasze auto wyglądać. No, jest takie mocno poszkodowane. Ogółem tutaj ramka ta się chwieje, znaczy to jest obramowanie na chłodnicę, czy coś tam. To jest obudowa chłodnicy, no. I pojedziemy sobie teraz i spróbujemy w coś pieprznąć, ale tym razem na czołówę. Tym razem miałem ochotę na czołówę i sobie chyba nawet znalazłem dobre miejsce. I BUM! Uwaga, ale urwał i... Co z tego wyniknie? Czy dam radę wycofać, żeby tutaj wam pokazać? Ponieważ coś czuję, że tutaj mi kółka harata, ale dobra, to nie będzie stanowiło przeszkody. No i cóż, wygląda jak w Rigs of Rods, ale no jednak, nie oszukujmy się, trochę glitchy się chyba poprawiło, ale nie aż tak.
Oczywiście to jest tylko demo alfy, więc to jest naprawdę ubogie i po tym nie ma się czego spodziewać, ale już zachwyca. Ja jestem po prostu podekscytowany mocno tą grą, ponieważ Rigs of Rots to jednak nie to samo. Weźmiemy sobie tutaj, przejedziemy po tych wartepach i wejdziemy sobie, włączymy widok na to i zobaczymy, jak to będzie się miało. Ajajaj, klawiatura mi padła. No nic, nieważne. O, już jest. Przejedziemy sobie pod tym. O, w ten sposób. Bum! Zgniotło nam kabinę. Bardzo fajnie. Tego akurat w Rigs of Rots chyba mi brakowało najbardziej, że takie właśnie niskie stropy i w ogóle, żeby fajnie wgniatało i zgniatało tak w pół, łamało niemalże podwozie przy okazji pojazdu. Co teraz mogliśmy zauważyć. Auto było takie załamane do dołu, takie bardziej przypominało już literkę V niż prawidłową sylwetkę samochodu. Dobra, nieważne. I tutaj jedziemy sobie znowu po wartepach i znowu chyba czymś zaharatałem o podłoże podczas wyboju, ale auto jeździ, czyli nie ma nic poważnego. No, dosłownie tutaj obiliśmy sobie przód leciutko i nic poza tym. Teraz rozpędzimy się tędy i walniemy sobie na czołówkę. Walniemy sobie na czołówkę, ale tak pod kątem. No, ręczny. I puść i damy sobie Ctrl R. I ok, możemy wyruszyć na w naszą ostatnią drogę tym samochodem. Znaczy, no tak naprawdę go i tak sobie naprawimy, więc... O, to jest szpic, bardzo fajnie. Albo nie fajnie, to ja się spodziewałem tego bardziej efekciarskiego, ale narzekać też nie będę, ponieważ i tak było fajnie. Ja teraz spróbuję jak najbardziej przodem przywalić. Oczywiście, gdybym miał na przykład pada do Xboxa, było mi o wiele łatwiej. I wybijamy się i przewracamy na dach. Wiecie, czego mi brakuje? Mi brakuje tutaj tego całego zmiażdżenia dachu podczas dachowania. To było dobre akurat w Rigs of Rots. W Rigs of Rots po prostu tam większość pojazdów miała właśnie to, że tam się to wgniatało i w ogóle. Ale tutaj chyba tego nie zauważymy. A przynajmniej nie w tym demie. I spróbujemy sobie przejechać tędy, ale chyba będzie ciężko, ponieważ tutaj już na samym starcie mamy zablokowaną w większej części drogę i musimy sobie ominąć to górą. I mam nadzieję, że nie przekaturla się na bok nasza ciężarówka podczas tutaj właśnie stromych wybojów. I niestety tutaj mój błąd sterowania i zahaczyliśmy sobie o ścianę, to znaczy o tą kostkę. I cóż mogę jeszcze tutaj rzec? W sumie będę to kończył zaraz, tylko dosłownie sobie to naprawię i weźmiemy sobie się, wpieprzymy jeszcze w kilka przeszkód, ponieważ naprawdę chcę wam jak najwięcej tego pokazać, ponieważ chcę i tyle. Ja mam taką rządzę i tyle. Tam coś z tyłu się urwało, czy to... A, to wydech! Wydech, całkiem fajnie, ponieważ w Rigs of Rots nie odrywało się to chyba w ogóle. Tak więc narzekać nie będę na to obrażenie akurat pojazdu. I tutaj z tego co patrzyłem, był z boku taki wybój właśnie. To znaczy nie wybój, to jest taki śmieszny pałążek, żeby wybić nasz samochód, ale nie w całości. To nie jest zwykła skocznia, tylko to jest taka bardzo mała skocznia. To jest bardziej dla motoru niż dla pojazdu, ale ja chcę z tego skoczyć. Mnie to jara i rajcuje, więc nie odmówię sobie tej przyjemności. I wybijemy się i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy dam radę? Damy radę, proszę państwa, bardzo ładny przewrót. Widzimy, tutaj się wszystko rozrywa, fajnie się zgniotła klapa i w ogóle wygląda to o wiele lepiej niż w Rigs of Rots. Sorry, że naprawdę tak cały czas przywołuję to Rigs of Rots na myśl, ale właśnie z tą grą najbardziej tutaj mam skojarzenia. Zrestartujemy sobie, dosłownie jeszcze dwie przeszkody nas czekają, ponieważ nie chcę przedłużać, ja mam naprawdę wrażenie, że potem nikt nie będzie chciał tego takiego długiego oglądać i tyle. Okej, wyskok, zobaczymy, jak będzie lądował. Telemark, no taki mocny, po prostu aż się przekrzyżowiła nieco paka w pick-upie, co naprawdę fajnie wygląda, mi się to osobiście strasznie podoba. Zrestartujemy sobie pojazd. Sorry, że w tym miejscu, ale po prostu boję się, że mi wciągnie gdzieś tam obok w ścianę czy coś. Wymieniamy sobie tutaj drzewko.
Ogółem na filmiku z tego całego filmu informującego o premierze Dema widziałem sobie jeszcze wiele innych pojazdów i one były o wiele lepsze. Proszę Państwa, jaki ładny lot! Ładnie zmierzyło nam dach i uwaga, przewracamy się niestety na dach. Nie będę miał jak Wam pokazać, ponieważ ta kamera cały czas u mnie się gliczuje. Więc cóż, zrestartujemy go sobie w tym miejscu. I tak jak mówiłem, było wiele pojazdów. Tam były jeszcze przynajmniej jedna osobówka. Był jeszcze dostawczak, był jeszcze taki samochód ala sportowo wyścigowy i chyba nic więcej, przynajmniej ja sobie nie przypominam teraz. A nawet jeśli, no to możecie dać znać w komentarzach, ponieważ no dam raczej link jeszcze do tego całego filmiku, o ile go znajdę. I cóż, spróbujemy się wbić z tej wyskoczni w ścianę i zobaczymy, może przelecimy nawet nad murem, kto wie. Oj, 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 przelecieliśmy! O Boże, fajnie to wyglądało, fajnie, naprawdę efektownie. Gdybym tylko umiał zrobić tutaj replaya, czego chyba nie można jeszcze. Takie mam przynajmniej wrażenie, co tutaj jest. J, pause, unpause physics. Zobaczmy sobie, co tutaj jeszcze jest. Reload system data, shift up, shift down. Close. Co to jest? Mouse controls, move, look around. Niestety u mnie to rozglądanie się nie działa, nie wiem czemu. Quit to desktop. Quit to main menu. Reload, parts config. Dobra. Słuchajcie, spróbujemy sobie jeszcze, co daje nam lewy shift. Takowo. Chyba szybciej jedziemy, ale nie jestem pewien. Takie mam wrażenie dziwne, że to jakby przyspieszenie, może zmiana napędu, nie wiem konkretnie co to oznaczało tam, ponieważ jakieś takie wakacyjne zaćmienie umysłu. Czy myszka działa? Nadal w dalszym ciągu nie działa, znaczy się myszka ogółem działa, ponieważ jak możecie zauważyć, teraz ruszam nią, a teraz już nie chce się obracać nic, a nic, więc cóż. To jest koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, tak więc zapraszam Was do komentowania, oceniania oraz ewentualnego subskrybowania mojego kanału oraz oczywiście spróbowania sobie zagrania w to demo technologiczne. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć! Aj, dachowanie. No, o, teraz wygięliśmy się w drugą stronę, fajnie.